No to cześć maneczko, witam Aktualizacja stanu logara Jak widać jest już kompletny Mamy silniczek wyczyszczony elegancko Elektryka zrobiona Wszystkie kabelki nowe Z duperelinowe kolanko Tak przy okazji kupione Tu stoi mój wzorzec Potrzebałem żeby przymierzyć jak linki podłączyć Takie rzeczy, które będę je poprowadzić w sensie no i dobra, no jak widać jest w miarę kompletne. brakuje mu tak naprawdę hamulców i trzeba by wyczyścić zbiornik, w sensie tam są resztki piasku po piaskowaniu trzeba go przepłukać, mam też nowy kranik, który tu trzeba będzie założyć przewodzik, zalać zbiornik paliwem i generalnie jeździ gdyż, proszę bardzo Orkiestra gra, silniczek po roku leżenia w piwnicy, odpalił na drugi strzał praktycznie, w sensie zagadał Wiadomo, trzeba było troszkę paliwa przelać, bo nie podłączyłem wężyka, tylko lałem w gaźnik Ale jak widać pali na strzał Nic nie dłubałem, nic nie czyściłem, tylko mówię, po wierzchu go umyłem Leciutko tak no, liznąłem pastą polerską, tak tylko, żeby był taki świeży I absolutnie nic nie grzebałem, nie czyściłem dysz, żadnych tam iskrowników, niczego kompletnie tak jak go wyciągnąłem, tak wsadziłem w ramę, podłączyłem nowe kable i proszę bardzo Chodzi elegancko, teraz tylko jeszcze trzeba zalać olej Bo gdzieś sobie tam wyciek leżał sobie na boku Mamy nowy olej gdzieś o Tam w stercie gratów jest nowiutki olej do niego Także tylko trochę spuścić te resztki starego Zalać świeży olej, zrobić hamulce No i ten zbiornik Tak jak mówiłem, to jeszcze może dzisiaj trochę pokombinuję, może nie Bo trzeba przepłukać zbiornik Założyć nowy kranik, przewód paliwowy I będzie git i można powiedzieć, że można robić przegląd i jeździć. Bo generalnie jest wszystko elegancko, jak zresztą było widać i słychać. Także do zobaczyska w następnym filmie. Trzymajcie się i cześć.